Gniazda wtyczkowe i wtyczki służą do przyłączania przenośnego odbiornika do instalacji odbiorczej. W tym przypadku jest to urządzenie nie na stałe podłączone do puszki przyłączeniowej. Jest nim tak samo pralka automatyczna, jak i miniaturowa suszarka do włosów. Gniazdo i wtyczka pełnią tu podwójną rolę. Element łączący odbiornik z instalacją stałą, a zarazem wyłącznik. Tutaj mogą Państwo zobaczyć schemat łączeniowy. Na pierwszej ilustracji możemy zobaczyć gniazdo wtyczkowe, podtynkowe instalacji elektrycznej. Druga ilustracja przedstawia wyłącznik oświetleniowy, natomiast ostatnia gniazdo i wtyczkę instalacji telefonicznej. Gniazda i wtyczki używa się także do łączenia torów sygnałowych do odpowiednich odbiorników. Są to przewody anten radiowej i telewizyjnej oraz przyłącze abonenckie sieci telefonicznej. Zakończone odpowiednimi gniazdami, do których przyłączane są urządzenia. Inne będą gabaryty gniazda, a także wtyczki do zasilania energią i do przesyłania sygnałów. W obu przypadkach jednak istotne będzie zapewnienie poprawnego styku elementów przewodzących prąd we wtyczce i w gnieździe, a także uniemożliwienie ich dotyku, gdy są pod napięciem oraz w trakcie dokonywania połączenia. Zapewnia to odpowiedni kształt gniazda i wtyczki. Styki w gnieździe wtyczkowe są wykonane z nikelowanego mosiądzu. Styki złącz sygnałowych pokrywa cienka warstwa złota, zapewniająca lepszy styk, gdyż się nie utlenia. Gniazdo wtyczkowe oraz wtyczka są zaprojektowane na określony prąd i napięcia znamieniowe. W instalacji jednofazowej jest to prąd 10 A oraz 16 A i napięcie 250 V. Wtyczki na prąd znamieniowy 16 A mają większą średnicę bolców niż na prąd 10 A. Sprzęt nie wymagający dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej wyposażony jest we wtyczki płaskie, eurowtyczki, których bolce w pobliżu korpusu wtyczki pokryte są warstwą izolacji dla uniemożliwienia styku palca z częścią przewodzącą prąd. Odbiorniki energii elektrycznej wymagające dodatkowej ochrony przez podłączenie obudowy do przewodu ochronnego PE wyposażone są we wtyczkę zawierającą gniazdo do podłączenia przewodu ochronnego odbiornika. Gniazdo we wtyczce łączy się z bolcem gniazda wtyczkowego połączonym z przewodem PE i w ten sposób obudowa urządzenia podłącza się do uziemionego przewodu ochronnego instalacji odbiorczej. Gniazda i wtyczki odbiorników trójfazowych budowane są w odmianach pozwalających podłączyć do sieci odbiornik. Trójfazowy skojarzony w gwiazdę, która zawiera trzy przewody fazowe, neutralny i ochronny. Trójfazowy skojarzony w trójkąt, 3L plus PE. Jednofazowy zasilany napięciem międzyfazowym, UP równa się 400 V minus 2L plus PE. Każdy z wymienionych odbiorników wymaga doprowadzenia innej liczby oraz rodzaju przewodów. Dlatego rozmieszczenie styków w gnieździe i we wtyczce w ramach powyższego podziału będzie zróżnicowane. Biorąc pod uwagę różne sposoby zasilania, rozmieszczenie kołków we wtyczce uniemożliwia zamienne podłączenie wtyczki odbiornika z pięcioma kołkami do gniazda przewidzianego dla trzech faz oraz przewodu ochronnego i odwrotnie. Inne będzie również rozmieszczenie kołków dla sieci o napięciu międzyfazowym 230 V. Wtyczki na prąd znamionowy 63 A i 125 A nie można umieścić w gnieździe na prąd znamieniowy 16 A i 32 A. Zróżnicowanie wtyczek i gniazd trójfazowych tylko pozornie komplikuje życie, bowiem uniemożliwienie nieprawidłowego podłączenia odbiorników chroni je oraz instalację odbiorczą przed przeciążeniem i uszkodzeniem. Kolory pokryw gniazd i wtyczek trójfazowych oraz jednofazowych oznaczają poziomy napięcia znamionowego. Fioletowy od 20 do 25 V, biały od 40 do 50 V, żółty od 110 do 130 V, niebieski od 200 do 250 V, czerwony od 380 do 440 V, czarny od 500 do 750 V. Ponadto kolor zielony gniazda dotyczy częstotliwości prądu od 60 do 500 Hz. Oznaczenia kolorami stosowane są wówczas, kiedy równolegle w pomieszczeniu, np. w warsztacie, garażu, znajdują się instalacje o różnych poziomach napięcia. Ułatwia to orientację oraz chroni przed pomyłką przy podłączaniu odbiorników. W mieszkaniach kolor i kształt obudowy gniazd wtyczkowych czy wyłączników oświetlenia dobierane są stosownie do wystroju pomieszczeń, a także upodobań użytkowników. Dziękuję Państwu za uwagę i do następnego spotkania.